Zarażające szczęki zabijają nawet 300 osób rocznie, co zapewnia hipopotamom trzecie miejsce w rankingu zagrożenia. Dobrze, że zwykle zajmują się swoimi sprawami. Wystarczy trzymać się z dala, a nikomu nic się nie stanie. Inaczej niż w wypadku zwierzęcia z drugiego miejsca na liście. Napastnik z numerem 2 ma największy zasięg występowania spośród wszystkich dzikich kotów na Ziemi. To samotnik i oportunista. Zaatakuje nawet inne koty, na przykład serwala. Samica serwala spędziła dzień opiekując się młodymi.